Balzac w swoich Les Employés powiada, że we Francji jest około 40 tysięcy urzędników. To znaczy w roku 1840 w całej Francji urzędoli 40 tysięcy osób, tworząc administrację, o której Balzac powiada, że za 60 milionów franków pensji płaconych tym urzędnikom la France obtient la plus fortueuse, la plus méticuleuse, la plus écrivassière, paperassière, inventorier, contrôleuse, vérifiante, soigneuse, enfin la plus femme de ménage, de administration connue. Tak. Ale w roku 1914 Francja liczy już 800 tysięcy urzędników. W roku 1924 1 250 000, a dziś przeszła 2 miliony. Podczas gdy liczba mieszkańców od czasu Balzaca wzrosła we Francji nieznacznie. I być może, że w tej chwili jest taka sama wskutek nieobecności 3 milionów jeńców i miliona deportowanych. To, co rozpętało się w tej chwili, przekracza ludzkie wyobrażenie. Miałoby się ochotę powtórzyć za Ferrero. Faszyzm, który obiecał eksterminację biurokracji, skończył na tym, że ją jeszcze bardziej powiększył, ponieważ wszystkie rewolucje skończyły na tym, iż pomnożyły liczbę urzędników. Choćby z tego powodu należałoby unikać rewolucji. Warto. Francja pływa i tonie w morzu ustaw, praw i papierów, rozporządzeń i obwieszczeń, regulaminów, edyktów i dekretów, wykonywanych przy pomocy ponad 2 milionów urzędników, którzy ograniczają się jedynie do ścisłego przeprowadzania ich pod względem formalnym i zewnętrznym, zamęczając papierami, deklaracjami, formularzami, kwestionariuszami i biuletynami 38 milionów ludności, która całkiem słusznie stara się niczego nie wykonywać. A Francja odradza się. I żeby odrodzić się naprawdę, uczy poszanowania prawa rozdzielaniem na lewo i na prawo wszelkich możliwych kar. Dziś dochodzi już do tego, że ani urzędnicy, ani obywatele nie biorą już niczego na serio. A z Vichy płyną i płyną edykty odrodzeniowe. Płyną nieprzerwanym strumieniem, regulując ustawą wszystko. Olśniona w przypływie słabości niemieckim totalizmem i wzorując się na nim, stała się pod względem ustawodawstwa bardziej totalistyczna niż jej wzór. Gross Deutschland. Chcąc studiować totalizm w jego wszystkich wyskokach, a głównie w jego morderczej manii regulowania wszystkiego ustawą i prawem, należałoby go studiować w obecnej Francji. I zaczynam wątpić, czy po tym eksperymencie Francja jeszcze kiedyś w przyszłości potrafi być krajem swobody i wolności.